chcesz mieć niepowtarzalne magnesy z własną grafiką i o różnych kształtach, zaopatrz się w papier magnetyczny, drukarkę atramentową oraz plotter z funkcją odczytu znaczników wraz z odpowiednim oprogramowaniem. W naszym przypadku korzystamy z systemu AAS w plotterze Puma 4 oraz oprogramowania GreatCAD. Zapraszam do obejrzenia części instruktażowej filmu. Pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu obszaru roboczego w programie GreatCAD. Zaimportuj grafikę. Następnie, wybierając narzędzie pióro konturu, oblicz obrys. Kolejnym krokiem jest dodanie znaczników, używając narzędzia makra. Wydrukuj przygotowaną grafikę, ustawiając typ papieru Epson Premium Glossy. Wydruk wykonaj prawoczytelnie. Arkusz papieru magnetycznego do druku atramentowego umieść w podajniku drukarki tak, by zadruk nastąpił po białej stronie arkusza. Umieść papier magnetyczny na macie samoprzylepnej. Zadrukowany arkusz papieru magnetycznego umieść tak w plotterze, aby pierwszy znacznik znajdował się delikatnie nad głowicą lasera. Następnie wytnij po obrysie przygotowany wcześniej projekt, wybierając narzędzie produkcja. W oknie dialogowym wybierz odpowiednie urządzenie oraz tryb, w tym przypadku ustaw tnij z AAS. Kliknij odczytaj i wyślij projekt do cięcia. Wyjmij papier magnetyczny z plottera i wyciągnij wycięte magnesy. Spersonalizowany gadżet jest gotowy. Cięcie po znacznikach umożliwia nie tylko wykonywanie własnych magnesów czy naklejek, jest też często wykorzystywane do cięcia folii termotransferowych do druku. Po więcej artykułów reklamowych zapraszamy do naszego sklepu internetowego agawa.pl.